Dobra, widzowie, umawiamy się tak. Pod tą Brawl Starsową kołdrą coś się kryje. Coś tam jest. Wy zostawiacie teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem, a ja już wam pokazuję, bo nie uwierzycie, co tam będzie. Serio, więc każdy teraz łapkuje i uwaga, macie 3 sekundy. 3, 2, 1. Cześć, piesku. To mój psiak. Zostawcie dla niego łapeczkę, zobaczcie, jak jest fajny. Siema, siema, Tajtori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, ja dzisiaj taki ubrany troszkę bardziej wakacyjnie, ale to oznacza, że czas na odcinek z pogromców bitów, więc mordeczki. Przypominam o tym, że każdy 500 łapek w górę pod tą serią, no to jest jeden mit więcej w kolejnym odcinku. Piszcie mity koniecznie w komentarzu, bo od was zależy, jakie mity wezmę do kolejnego filmu, czy będą fajne, czy nie, więc każdy może napisać i najciekawsze oczywiście wybiorę. No i jeszcze zostawcie subika na moim kanale, żeby być na bieżąco. Jeśli lubicie Brawl Stars, warto mnie subskrybować, najlepiej z dzwoneczkiem. Kto ma włączony dzwoneczek, jest najlepszym kozakiem, największym zadymiarzem, więc kurczę, warto subskrybować dzwonkiem. A ja, mordeczki, jeszcze tylko szybciutko chciałem was zaprosić na mój sklepik ananasowy. Między innymi są tam takie bluzy, oczywiście w różnych kolorkach, mamy tam też, mordeczki, różne koszulki, no i też case na telefon, więc kto jeszcze nic nie kupił, to polecam, polecam, widzowie. Zostały 3 ostatnie moje zdjęcia z autografem, więc kto chce jeszcze takie dostać, to polecam zamówić sobie coś z mojego sklepu i wtedy dla pierwszych 3 osób wyślę coś takiego. Ogólnie warto kupować, bo rzeczy są naprawdę fajne. Link oczywiście macie w pierwszej linijce opisu. A więc, widzowie, mit numer 1. Jeśli atak Bulla kończy się w wodzie, nie może przez nią przepłynąć na drugi brzeg, a Daryl może. Dobra, widzowie, sprawdzimy to sobie. Przygotowałem specjalnie mapkę. Jak widzicie, mamy tutaj samą taką długą wodę, która no normalnie jest dłuższa od ulta Bulla, więc zobaczymy, czy Bull sobie z tym poradzi. Ale najpierw weźmy Daryla, żeby pokazać wam po prostu, że on na swoim ulcie, mordeczki, bez problemu przez tą wodę przepływa. Okej, tu muszę sobie jakoś szybko nabić tego ulta, tylko że chyba ta if mnie zabije, dobra. Troszkę już sobie nabiłem, więc zaraz tego ulta będę miał i postaram się wam to pokazać. Okej, widzowie, mam ulta, czy mi się uda? Zobaczcie, ten ult jest krótki, ale jak ja go użyję, to i tak przepłynę praktycznie na całą drugą stronę. Ej, nie, nie przepłynąłem, dobra. Ale przepłynąłem i tak dłużej niż ten ult powinien. Wywaliło mnie trochę do boku, w sumie nie wiem czemu. Nie przepłynąłem tego całego, ale i tak ten ult był dłuższy niż normalnie, bo normalnie są bardzo krótki. A teraz zobaczymy, co będzie, jeśli wezmę Bulla. Tylko tutaj, żeby mieć ulta, to muszę go sobie naładować na kimś, więc włączę trochę więcej botów. Okej, mamy Sandy, to jest kandydatka, żebym naładował sobie na niej ulta. No dawaj jeszcze 2 razy, kurde, już mam tego ulta, tylko on mnie zabiją zaraz. 600 HP mam, nie, widzowie, chyba tego nie przeżyję. Dobra, jednak może się uda, ale i tak mnie dojeżdżają z każdej możliwej strony, odwalcie się ode mnie. Dobra, jest, jest, jest dobrze, widzowie. No i teraz lecimy i wam to pokażę. To spójrzcie, ten ult też normalnie, no nie ma szans, żeby przeszedł przez całą mapkę i zobaczmy, co będzie go tutaj. Ej, w ogóle się nie da nawet, patrzcie, mi to tak tylko robi, żebym do boku, nie mogę tego na wprost dać w ogóle. Co jest grane, widzowie? Ej, całkowicie inaczej. Darylem i jego ultem mogłem na wprost sobie strzelić, a tutaj musiałem na bok, bo inaczej to po prostu nie mógłbym użyć tego ulta. Sami sobie spróbujcie, bo to było takie mega dziwne. No i oczywiście, co za tym idzie, potwierdzam tego mita i nie spodziewałem się. Mit numer 2. Kiedy przytrzymasz atak na niej, jak najbardziej możesz, no to strzeli w losową stronę. Wypróbuj to 5 razy. Ej, dobra. Już sobie sprawdzamy, tylko muszę przejść na drugie konto, bo na tym koncie nie mam na niej. Okej, jestem już na moim głównym koncie i najpierw sobie ustawię jakąś mapkę. Wyłączamy boty, no i bierzemy naszą na niej, proszę bardzo. Okej, teraz musimy najmniejsze wycelowanie zrobić. I co się wtedy stanie? W jakąś dziwną stronę nam ma polecieć, dobra. Więc zróbmy to 5 razy, czekajcie. To jest najmniejsze, jakie może być, nie da się chyba bliżej. I uwaga, raz, okej, poleciało na wprost normalnie. Następnie, widzowie, sprawdzamy. 2, też poleciało na wprost. Dobra, lecimy dalej jeszcze raz. Czekajcie, o, 3, też chyba na wprost, po raz kolejny. A jak będzie teraz, uwaga, 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 też tak samo. I teraz 5 raz, czy to będzie ten decydujący? No nie, dalej to samo, może jeszcze 6 spróbujemy, żeby nie było. Nie wiem, albo ja coś źle robię, ale na razie muszę obalić tego mita. Jak coś źle robię, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, bo nie wiem, moim zdaniem wszystko było tutaj na wprost i nic specjalnego nie było. Mit numer 3. Jak się obejrzy w mega zwolnionym tempie animację wygrywania Loli, no to można zauważyć, że jak się śmieje, no to na zębach ma usta. Spoko, ja sobie zagram szybko giereczkę, postaram się wygrać tą Lolą, no i jak wygram, no to będziemy się widzieć i zobaczymy, czy coś takiego rzeczywiście jest. Okej, widzowie, wielkie starcie z Bo. Okej, zabiłem go i teraz patrzymy. Wszyscy patrzymy, czy na zębach będzie miała usta. Kurde, muszę wam to zwolnić. Ja tutaj nic nie widziałem, ale umawiamy się tak. Ja teraz robię coś takiego, widzowie, że daję wam zwolnione tempo i wy napiszecie mi w komentarzu, czy według was potwierdzamy tego mita, czy obalamy. Pamiętajcie, na ustach musi mieć zęby, tak? Nie, na zębach ma mieć usta, okej, coś takiego, więc sprawdźcie to. Mit numer 4. Gadżet Rico, wyrzutnia piłek, z wyglądu jest taki sam jak gadżet Daryla, zwijacz obrotowy. No dobra, no to sprawdzamy sobie, jak te gadżety wyglądają, bo tak szczerze po nazwach to ich nie kojarzę. Więc poczekajcie, weźmy sobie może najpierw Rico, który jest tutaj, i mamy znaleźć ten jego gadżecik,
Wyrzutnia piłek, to jest ten, dobra, zapamiętajcie jak wygląda ten oto gadżet. No ma jakby takie piłeczki, które się tutaj wybijają i jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz bierzemy sobie Daryla, który jest obok Rico. No i kurde, rzeczywiście widzowie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, co jest, to jest chyba praktycznie identyczne. O kurde, więc od razu tutaj mówię, że potwierdzam tego mita i nawet nigdy nie zwróciłem uwagi, że te gadżety wyglądają bardzo podobnie. Często się zdarza coś takiego w Brawlu, że gadżety wyglądają tak samo od kilku zadymiarzy, co nie? Więc no, dzięki za info, ziomek. Mit numer 5. Jak wejdziesz w ustawienia i klikniesz edycja sterowania, to jak przeniesie cię od razu na arenę treningową, to wybierze ci automatycznie Shelly. Ej, dobra, o tym nie słyszałem nigdy, widzowie. Zobaczcie, ja mam teraz ustawioną Lolę, więc no na pewno nie jest to Shelly ustawiona, więc sprawdzimy to sobie. Wchodzę w ustawienia i teraz muszę dać edycję sterowania i zobaczymy, czy przeniesie nas na to arenę treningową i da nam Shelly, nie? Czy po prostu zostaniemy tą Lolą, którą mam ustawioną? Uwaga, przenosi mnie i czy tutaj będzie Shellka? Czekajcie, 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 już to sobie sprawdzamy. Tak. Czyli jednak jest Shelly. Dobra. Trochę to rozumiem, no bo Shelly to jest jednak podstawowa zadymiarka, którą dostajemy na początek gry w Brawl Stars. Aczkolwiek widzowie, trochę jestem w szoku, no bo jednak miałem ustawioną Lolę, no nie miałem tej Shelly ustawionej, więc dziwne, dziwne. I potwierdzam tego mita, dzięki za info, ziomek. Mit numer 6. Jak wejdziesz w statystyki Janet, to w ulcie będzie napisane, że ona zrzuca 8 bomb. A jak ją wytestujemy, no to będzie zrzucać 7. Okej, mordeczko, to jest taki, kurczę, tutaj ciekawy easter egg, więc już to sobie sprawdzamy. Zobaczmy, czy rzeczywiście tutaj pisze, że ona wyrzuca 8. Tak, rzeczywiście, mamy tutaj napisane 8 razy 600, jak widzicie, czyli że 8 obrażeń razy 600, no to, w sensie na odwrót, 600 obrażeń razy 8, no i sprawdźmy to sobie, widzowie, czy rzeczywiście będzie tutaj 7, bo ziomeczek mówi, że ona rzuca 7 tych bomb, a nie 8, więc najpierw muszę sobie nabić ulta na arenie treningowej, zrobimy to oczywiście bezproblemowo. Dobra, widzowie, więc ja już sobie odpalam ulta, wy jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu Janet, czyli Janet, no to przypnę wam serducho, a ja teraz lecę i sprawdzamy, liczymy te bomby uważnie, uwaga. Hop, poszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Rzeczywiście 7. O kurde, widzowie, ja nie sądziłem, że to będzie prawdą, więc potwierdzam tego mita od razu. Jest napisane, że ma być 8, a ona rzuca ich 7. I to jest potwierdzone info, bo naprawdę liczyliśmy to, mordeczki, możecie sobie cofnąć, jak nie wierzycie. I powiem wam, że jestem w szoku, więc no, ciekawa sytuacja i dobra, lecimy sobie dalej. Siódmy mit mega mocno mnie ciekawi. Kiedyś było można wpisać kod KFC w sklepie, a teraz nie można. A tak w ogóle to fajny odcinek, dzięki mordeczko. Ale dobra, sprawdzamy to sobie, więc uwaga, wchodzimy sobie w sklep i ponoć tutaj już nie można wpisać kodu KFC. Jak coś, to ja potwierdzam, ten kod na pewno działał przynajmniej, nie wiem, z półtorej miesiąca temu, bo się go nawet sprawdzałem wtedy. A ponoć teraz już nie działa. Nie wiem jakim cudem i czy serio to jest prawdą, ale już sobie to sprawdzamy, więc uwaga, wpisuję KFC. Wszystko z dużych liter, bo tak to zawsze było, KFC. No i taki kodzik rzeczywiście był w Brawlu i nie ma, niepoprawny kod twórcy. O kurde, czyli Supercell musiał zabrać ten kodzik temu użytkownikowi. Ej, to jest ciekawe, nie słyszałem o tym. Oczywiście potwierdzam tego mita od razu. Jak widzicie, wpiszę jeszcze raz i no dalej nie działa, więc no to jest potwierdzone info, wow. Ósmy mit, Tori ma skina do każdej postaci, którą ma odblokowaną. Dobra, ja już znam odpowiedź na tego mita, ale żeby było, udowodnię wam to. Niestety do każdej postaci nie mam, więc od razu obalam tego mita. Bo na przykład zobaczcie, no do Shellki mam tutaj mnóstwo, do innych też tam mam mnóstwo, ale do jakich postaci ja nie mam żadnego skina. Czekajcie, muszę sobie znaleźć taką postać, chyba do Tika nie mam żadnego. No, na przykład do Tika nie mam żadnego. Do większości postaci mam skiny, ale zdarza się kilka takich postaci, do których nie mam. Na pewno jest to Tik. Druga taka postać, do której nie mam, to Rosa. Z tego co kojarzę, to nie mam jeszcze żadnego do Groma. Fakt, że on niedawno wyszedł, ale na przykład mogę mieć Króliczka, go nie mam, więc to już są trzy postacie. Do Griffa też niestety żadnego nie posiadam. I chyba do pana P nie, dobra, do pana P akurat mam. Ale do Max na pewno nie mam, czy też mam? No nie mam, nie mam, jak widzicie. Byron chyba też nie, okej, czyli to już jest piąty. I co ciekawe, do Leona żadnego nie mam, nie wiem jakim cudem, więc 6. No tu może takiegoś chromatyka też by się znalazło, że nie mam, ale no generalnie do większości postaci mam. Mit numer 9. Gdy motocyklista Karl użyje super ataku i ktoś go pokona, no to przez chwilę będzie widać jego super atak robiący ślady kółek. Dobra, mordeczki, chodzi generalnie w tym micie o to, że jak ktoś zabije nas, gdy mamy ulta na tym nowym skinie do Karla z kardetu, no to wtedy dalej ten ult jakby zostanie, a Karl już deadnie. Więc sprawdzimy to sobie. Oczywiście idę na mapkę treningową, bo tutaj najłatwiej będzie to sprawdzić, więc szybko sobie nabiję ulta i później pójdziemy pod tego robocika, który do nas strzela i gdy będę miał już bardzo mało HP, no to wtedy mordeczki użyję tego ulta. Łomatko, trochę to chyba zejdzie zanim on mnie zabije, zobaczcie jak on wali po piec mnie tutaj tylko, więc dobra, poczekajcie chwilę. Uwaga, uwaga, okej, mogę używać, teraz niech mnie dwa razy strzeli, no i...
Okej, okay. I rzeczywiście, przez chwilę się jeszcze kręciło jak dedłem. Możecie sobie to cofnąć, jak nie widzieliście, ja potwierdzam tego mita. Myślałem, że będzie co prawda dłużej się to kręciło, ale przez taką chyba sekundę, max 2 sekundy się to kręciło, jak już mnie nie było. Więc oczywiście potwierdzę tego mita i tutaj taka ciekawostka od mojego widza. 10. mit, ponoć osoby, które mają współpracę z Brawl Stars, dostają specjalnego boksa, w którym jest dużo gemów, monet i gwiezdnych punktów, to prawda. Mordko, powiem tak, oczywiście mam współpracę z Supercellem, jak najbardziej, współpracuję z Brawl Stars już od dłuższego czasu w sumie. No i generalnie ziomek mówi tutaj, że jest jakaś skrzynka, którą my, współpracujący z Brawl Stars, dostajemy za darmo za to, że współpracujemy z Brawlem. I w tej skrzynce są gemy, monety i gwiezdne punkty. Od razu obalam tego mita, nie ma nic takiego, nic z tych rzeczy, ziomek. Nie wiem, skąd w sumie się dowiedziałeś o tym, bo ja nawet nic takiego nie słyszałem. No i nigdy takiego czegoś oczywiście nie było. Jedyne co dostajemy to czasem jakieś skiny, które też wam rozdajemy, ale takiej skrzynki nigdy nie widzieliśmy. Mamy dostępne tylko Big Boxy, Brawl Boxy i Mega Boxy, czyli tak samo jak każdy inny gracz. Więc obalam tego mita i w sumie ciekawy mit będzie do tytułu. Następnie ziomeczek napisał: Mortis nie może zabić Eve, kiedy jest w wodzie, więc moim zdaniem jest to trochę nie fair. Kto się zgadza, odpowiada. A więc no, żeby nie było, ja oczywiście tutaj od razu potwierdzam tego mita, bo dla mnie też jest to bardzo, ale to bardzo nie fair. Zobaczcie, gdyby Eve stała sobie w wodzie gdzieś tam na środku, no to ja bym nie mógł jej zaatakować będąc Mortisem. A jak gramy innymi zadymiarzami, no to możemy strzelać, więc wtedy ten pocisk i tak doleci do wody. A Mortis no nie wejdzie tam, bo Mortis, żeby zaatakować, musi wejść, więc to jest mordeczki też taka dosyć ciekawa rzecz, którą tutaj ziomek napisał. I oczywiście, no moim zdaniem też jest to bardzo nie fair, gdyż ktoś gra Mortisem, spotka Eve w wodzie i ona może sobie kampić i on nic jej nie zrobi, a ona może do niego strzelać. Więc no, taka ciekawostka. Mit numer 12. Gdy masz wybraną postać poniżej 10 poziomu, no to gdy wejdziesz w zadymiarza, który ma ulepszenie i któryś z nich wybierzesz, no to jak wrócisz do lobby, to ten zadymiarz, którego wybrałeś na początku, będzie miał ulepszenie nad sobą. Okej, okay, czyli muszę wziąć najpierw jakąś postać, którą mam poniżej 10, czyli na przykład tutaj tego Mortisa, mogę go mieć. I teraz mordeczki, najpierw wybierzmy sobie Gina, bo jak widzicie, na nim mam Gearsy odblokowane, mam tutaj wyposażenie, więc bierzemy sobie, dobra. I teraz mordeczki, ponoć, jak wezmę Mortisa na przykład, no to przy Mortisie, mimo że nie mam u niego Gearsów, będzie ta ikonka właśnie niebieska z tymi Gearsami. Więc czekajcie, biorę Mortisa i sprawdzamy to. Nie, mi to nie działa, chyba że zrobiłem coś źle. Więc napiszcie mi, widzowie, w komentarzu, bo możliwe, że coś źle zrobiłem, serio, ale ja na razie obalam tego mita, ale może być, że źle zrobiłem. 13 mit, Lu ma lód pod czapką, widać jednak tylko jego skrawki, okej, okay. Czyli tylko troszkę widać tego lodu, ale sprawdzimy to sobie, bo ja o tym nie słyszałem, żeby Lu pod czapką miała jakiś lód. Ej, coś tam rzeczywiście było, jak tak skoczyła, czekajcie. O, czekajcie, ja postaram się wam zrobić jakieś zbliżenie może, ale nie wiem, czy mi się uda. Coś tam troszkę widać rzeczywiście tego lodu, więc ja potwierdzam tego mita. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale serio, coś takiego jest. Więc mit potwierdzony, a ja, widzowie, będę się już z wami powoli żegnał w tym odcineczku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie łapce w górę i subiku. Jeśli chcecie oczywiście więcej odcinków z tej serii, ja naprawdę bardzo lubię ją nagrywać. Myślę, że wy też ją lubicie oglądać. Więc trzymajcie się, do kolejnych, siemano!